kosmiczny holowniku, szybciej! Może ci się nie udać! Spóźniłeś się, holowniku! Masz czas, żeby odholować tylko jeden z tych galaktycznych vanów, zanim gwiazda stanie się supernową! Lecz w którym z nich jest twój kochany kosmiczny kot? A w którym z nich jest jego przebiegły klon? Miau! Ciąg dalszy nastąpi! Parkoman jest taki straszny! Brawurko, mogę wejść do fortu z poduszek? Znasz zasady fortu, brawurki. Zakaz wstępu nudziarzom. A, no tak. Włącz kolejny odcinek! Jeśli nie dowiemy się, co było dalej, zanim pójdziemy do szkoły, to spoilerowa Cheryl na pewno zepsuje nam zakończenie. Spoilerowa Cheryl. No dobrze, dziewczynki, pora spać. Jutro obejrzycie odcinek kosmicznego traktora. Bójka atomówka, negocjatorka spania. Proszę zapoznać się z prośbą o odroczenie terminu spania, żebyśmy mogły obejrzeć kolejny odcinek. Składamy apelację od wyroku i... To bardzo ciekawe dane. No niech będzie. Ale tylko ten jeden odcinek. Czy ty, holowniku, bierzesz sobie Teodoro Bobertę za kosmiczną żonę? Bidi, 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 bidi. Ciąg dalszy nastąpi! Kolejny, bójko, kolejny! Dziewczynki, pora już spać. Jeszcze jeden! Bardzo prosimy! Tak, mówiłyście 4 odcinki temu. Bójka atomówka pisze o tym felieton. Mam tu wzmiankę o tym, że bardzo nas kochasz i zrobiłbyś dla nas wszystko, co tylko możliwe. Cóż, oczywiście, ale... Tak!